Bóg jest prawdomówny. Bóg jest prawdą, mówi tylko prawdę, jest sprawiedliwym sędzią. Bóg jest prawdą absolutną. Bóg mówi, co jest dobre, a co jest złe. Prawda jest jedna dla każdego człowieka i w każdym miejscu na świecie, bo prawda jest absolutna. Widzimy, że świat próbuje zmienić znaczenia słowa prawda. Ludzie często mówią: Ty masz swoją prawdę, ja mam swoją. Widzimy, że w Słowie Bożym jest jedna prawda. Tą prawdą jest Bóg. On określa, co jest prawdą. Prawda z tego świata nie pasuje do prawdy Boga. Prawda jest jedna. Słowo Boże jest prawdą. Z tego prosty wniosek, że nie można go dowolnie interpretować, więc trzeba szukać jego znaczenia, bo słowo Boże jest prawdą. W Ewangelii Jana w 14. rozdziale czytamy: Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Pan Jezus mówi: Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Jezus nie tylko mówił prawdę, będąc na ziemi, ale był prawdą. Syn Boży jest prawdą. Jeżeli uznamy to, że Jezus Chrystus jest prawdą, Łatwo powinniśmy dojść do wniosku, że religie, które pomijają Jezusa Chrystusa, są kłamstwem. Z tego też wniosek, że ludzie, którzy głoszą przeciwko Jezusowi Chrystusowi, też są kłamcami. W Ewangelii Jana w XIV rozdziale możemy przeczytać jeszcze takie oto słowa. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i wy was będzie. I dalej w Ewangelii, według świętego Jana, możemy przeczytać: Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam pośle od Ojca, duch prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie. Widzimy, że duch jest Bogiem, ma tą samą cechę co Bóg. W liście do Efezjan możemy przeczytać: Jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie. W słowie Bożym widzimy też, że szatan jest przeciwieństwem prawdy. I w Ewangelii Jana znowu w ósmym rozdziale możemy przeczytać Wy jesteście z waszego ojca diabła, chcecie spełniać porządliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ewangelia Jana, ósmy rozdział. Słowo Boga jest prawdą. Czytamy o tym w Psalmie 119. Na wieki o Panie, twoje słowo trwa w niebie. W Księdze Izajasza w 40. rozdziale czytamy: trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Boga trwa na wieki. W Ewangelii według Świętego Łukasza w 16. rozdziale czytamy: i łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z prawa. I w psalmie 119 mamy takie oto zdanie. Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. W drugim liście do Tymoteusza możemy przeczytać: Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. Słowo prawdy jest takie samo dla każdego człowieka. Słowo prawdy mówi o jednej drodze zbawienia. Nie ma różnych dróg zbawienia. Jest jedna droga dla zbawienia dla każdego człowieka.